Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu klubu Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020, druk 845. I na samym początku chcę powiedzieć, że rzeczywiście nasza dyskusja w tym punkcie jest być może dla wielu obserwatorów niezrozumiała, bo myśmy powinni przynajmniej te punkty albo rozpatrywać łącznie, albo rzeczywiście, tak jak poseł Szczerski powiedział, dyskutować na druku, który został przygotowany przez kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, na nim nanieść ewentualne poprawki. A tak de facto mamy sytuację taką, że mamy jak gdyby dwa to same teksty i wielu z kolegów nawet nie za bardzo rozumie, jak odbywa się jaki jest tryb procedowania nad właściwie wydaje się tożsamymi projektami. No ale tak zostały na gruncie regulaminu te projekty pokierowane, że rozpatrujemy je oddzielnie. Omawiany obecnie projekt uchwały został przygotowany przez kolegów z Prawa i Sprawiedliwości w momencie, gdy toczą się ważne negocjacje nie tylko w temacie wysokości środków na rozwój Polski, ale tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy decydują się kierunki rozwoju Unii Europejskiej, a być może zaważą na dalszych jej losach, na dalszym jej funkcjonowaniu. Jako posłowie, również posłowie opozycji, wspieramy działania rządu, aby ramy finansowe Unii Europejskiej były dla Polski korzystne. Jednak nie wszystkie posunięcia rządu były wynikiem, aby wyniki negocjacji były korzystne, możemy zaakceptować. Jest dla nas jako parlamentarzystów Solidarnej Polski niezrozumiały wniosek o odrzucenie uchwały Sejmu, który ma wzmocnić de facto stanowisko negocjacyjne polskiego rządu. Przykład brytyjski pokazuje, jak stanowisko Parlamentu Narodowego może być wsparciem dla rządu w negocjacjach. Przykład niemiecki również jest godny naśladowania, gdy cała Europa czeka na stanowisko niemieckiego Trybunału o zgodności zapisów rozporządzeń Unii Europejskiej z federalną konstytucją. Nikt nie podnosi wtedy argumentu, że Niemcy są hamulcowym Unii Europejskiej, czy też instytucje tego państwa działają na szkodę Unii Europejskiej. Tymczasem polski rząd z takich wskazań, nawet symbolicznych, bo ta uchwała de facto jest symboliczna, od Parlamentu Polskiego nie chce korzystać. Kiedy polski Sejm zwraca uwagę, że wieloletnie ramy finansowe powinny wzmacniać europejską solidarność, a zgłaszany wniosek, podobno przez antyeuropejską opozycję, nie ma szans na poparcie, czy nie może być wykorzystany jako argument w tej dyskusji, która toczy się obecnie w Europie. Tymczasem na naszych oczach widzimy, jak główny filar wspólnoty, to jest solidarność, jest tylko przykrywką do realizacji interesów gospodarczych, narodów, zwłaszcza gospodarki niemieckiej. Oczywiście Niemcy są płatnikiem netto, wpłacają 8 miliardów euro do wspólnego budżetu, jednak na tej sali możemy sobie powiedzieć jasno i bardzo wyraźnie. Z każdego euro zainwestowanego w Polsce 90 centów wraca do krajów starej Unii Europejskiej, w tym 60, nawet do 70% na rynek niemiecki spośród wszystkich krajów nowej Unii Europejskiej. Są to dane oficjalne podane przez ministra rozwoju regionalnego. Kiedy w 2004 roku Polska wstępowała do Unii Europejskiej, głównym argumentem za wstąpieniem była wspólna polityka rolna i dopłaty do polskiego rolnictwa, które w 2013 roku miały dorównać rolnikom starej Unii. Dziś wiemy, że to nieosiągalne. Więcej wiemy, że poziom dopłat z 2013 roku jest zagrożony, co oznacza de facto degradację polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Jeżeli nie będziemy mogli wesprzeć rolników kwotą 3,5 miliarda euro rocznie razy 7, to będzie to kosztem dopłat bezpośrednich lub obszarów wiejskich. Uchwała wzywa do zakończenia dyskryminującej polityki polskich rolników. Wzywają do tego posłowie i to jest nasz obowiązek na tej sali.
Tak też powinien działać rząd, korzystając ze wsparcia Wysokiej Izby. Panie Marszałku, Klub Solidarna Polska jest przeciw wnioskowi o odrzucenie projektu uchwały w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Dziękuję bardzo.